Cześć, witajcie, witajcie w Plus TV. Dzisiaj ciąg dalszy tematu, który już poruszałem raz czy dwa razy, mianowicie w piątek Sejm odrzucił ustawę dopuszczającą ubój rytualny, czyli zabijanie zwierząt bez ich ogłaszania. Robimy dokładnie odwrotnie to, co robi większość Europy. W większości przypadków jest ten ubój dopuszczony, nie bynajmniej ze względu na jakieś żydowskie powinowactwa, chociaż to jest istotne, ale z tego względu, że Europa się islamizuje i jedzenie mięsa pochodzącego z uboju rytualnego, tak zwanego uboju rytualnego, jest również elementem tej Europy. W związku z tym, że islam przyjmuje spore połacie naszej Europy i przejmować będzie, przejmować będzie. Proszę Państwa, zamykamy sobie drogę do eksportu mięsa na zachód, zamykamy drogę do eksportu mięsa do Azji. No ale cóż, posłów de facto nie obchodzi los kilkunastu tysięcy osób, które mają swoje rodziny na utrzymaniu i które z przyjemnością by robiły to, co robią, czyli pracowały w rzeźniach, pracowały w Polsce. A tak ci wszyscy ludzie będą musieli się albo przekwalifikować, albo wyjechać na zachód, a na zachodzie będą de facto robili to wszystko, co robią tutaj. Proszę zobaczyć, jaki dualizm, proszę zobaczyć, jakie działanie bez sensu i proszę zobaczyć, jakie działanie wbrew de facto swojemu narodowi. Ja jeszcze raz chciałem podkreślić, żeby ci wszyscy, którzy najgłośniej krzyczeli przeciwko ubojowi rytualnemu, wzięli również, przedstawili swoją opcję, jeżeli chodzi na przykład o temat aborcji czy o temat eutanazji. Żeby nie wyszło tak, że bardziej się litują nad zwierzętami, aniżeli nad ludźmi. Było to Plus TV. Witajcie w Polsce. Cześć.